Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w środę 7 lutego i zapraszam do oglądania programu lokalnego Telewizji Zachód. Zaczynamy jak zwykle od aktualności, tuż po nich tydzień w służbach mundurowych, program samorządowy miasta Szczecinek, a na zakończenie magazyn Vektromedia. Zapraszam. Do szczecineckiego szpitala trafiło 13-miesięczne dziecko ze śladami pobicia. Dziecko przywiozła matka. Obrażenia w postaci siniaków i otarć zauważyła pielęgniarka, która wezwała policję. Policja zatrzymała 38-letniego przyjaciela matki dziecka. Mężczyzna trzeźwieje w policyjnej izbie zatrzymań, a prokuratura rejonowa w Szczecinku wszczęła śledztwo w tej sprawie. Ruszyła czternasta edycja konkursu gospodarczego Mocarz Gospodarczy Powiatu Szczecineckiego. W tegorocznej edycji pojawiła się nowa kategoria i podkategorie, oraz wprowadzono kilka zmian w regulaminie. Podobnie jak w latach ubiegłych, kandydatury we wszystkich kategoriach oprócz osobowości gospodarczej roku mogą zgłaszać mieszkańcy naszego powiatu. Już po raz czternasty ogłosiliśmy konkurs Mocarz Gospodarczy Powiatu Szczecineckiego. Kto może brać udział, kto może się zgłaszać, jak zgłaszać? W tym roku może zacznę od tego, że kapituła wprowadziła kilka nowości i zmian. Pierwszą nowością jest wprowadzenie nowej kategorii pod nazwą Udany Debiut, i ta kategoria zastąpi kategorię Firma z Klasą. Oprócz tego, kapituła podzieliła kategorie najlepszy produkt roku na takie trzy grupy. Są to produkty spożywcze, produkty technologiczne, produkty turystyczne i inne. Pozostałe reguły generalnie się nie zmieniają poza nominacjami do tej pory wszystkie osoby kandydatury, które zostały zgłoszone do konkursu i spełniały wymogi konkursowe z automatu otrzymywały nominacje. Od tego roku kapituła wśród wszystkich zgłoszonych będzie wybierał, nominowała maksymalnie pięciu zgłoszonych. Mamy y, kategorie przedsięwzięcie inwestycyjne roku, wspomniany produkt roku, y, udany debiut, najlepszy podmiot działający w usługach, osobowość gospodarcza roku i dwie kategorie pozagospodarcze, a mianowicie osobowość pozagospodarcza i wydarzenie pozagospodarcze. We wszystkich kategoriach oprócz osobowości gospodarczej y, kandydatów mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy, mogą zgłaszać się sami zainteresowani, z wyjątkiem, tak jak mówiłam, kategorii osobowość gospodarcza roku. W tej kategorii zgłaszać mogą tylko samorządy lokalne i kapituła. Czyli osoby fizyczne również mogą zgłaszać swoich kandydatów. W jaki sposób? Na formularzach zgłoszeniowych, które są do ściągnięcia z naszej strony internetowej. Jakby ktoś nie mógł, nie miał dostępu, może pobrać to od nas to z wydziału czy w biurze obsługi interesanta. Należy to przynieść do starostwa, wysłać pocztą elektroniczną. Jak? Yy, wszelkie yy, drogi yy, możliwe yy, do przesłania są przez nas dopuszczalne, a więc poczta, osobiście, mailem, faksem. Oprócz, oprócz zdjęć, tu bym chciała właśnie zwrócić bardzo dużą uwagę na, na to, aby do zgłoszeń dołączać zdjęcia. Zdjęcia y, 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 powinny być też przesłane na maila, które jest podane na naszej stronie internetowej y, w formacie JPG. Do kiedy można zgłaszać? No bo wiadomo, że jakiś termin jest. Do 19 marca przyjmujemy zgłoszenia. Po tym terminie po prostu już będzie pracował sekretariat i kapituła, żeby wyłonić tych najlepszych. Czy już wiadomo, kiedy odbędzie się Gala? Tak, Gala odbędzie się 13 kwietnia, w kinie wolność. W sobotę w Koszalinie kadetki Gromu Turowo zmierzyły się z UKS-16 KSKK Koszalin. W pierwszej kwarcie Grom dość sprawnie radził sobie z pułapkami Koszalina, kończąc ataki Grom w przewadze. Niestety w drugiej obronę poprawiły koszalinianki. Po zmianie stron mecz się wyrównał, by w czwartej odsłonie grom musiał uznać ponownie wyższość rywalek. Koszalinianki wygrały 85 do 45. Przed kadetkami gromu jeszcze trzy spotkania ligowe. Rywale mniej wymagający, ale z pewnością nie będą to spacerki w parku. Najbliższy mecz z wilkami morskimi, już w najbliższą niedzielę o godzinie 11 w Turowie. W ostatnim tygodniu Urząd Miasta ogłosił konkurs na wsparcie piłki nożnej seniorów. Zgodnie z uchwałą budżetową radni wcześniej podjęli taki, zatwierdzili projekt budżetu, i tych środków znalazły się, środki, które przewidziane są na funkcjonowanie szczecineskiego klubu, miejskiego klubu piłkarskiego, 165 tysięcy złotych. Zgodnie z, z procedurami został rozpisany konkurs dla, dla, dla drużyny grającej w czwartej lidze. No jest to wynik pewnego, pewnego, pewnych porozumienia, porozumień między przedsiębiorcami, którzy kiedyś zadeklarowali wolę współfinansowania i brania udziału w takim projekcie, właśnie jednego klubu, w tego, żeby w Szczecinku spróbować. Osiągnąć jakieś, jakąś ligę, zagrać na jakimś poziomie. No i takie były ustalenia, tak, że jeżeli oni zgromadzą jakieś kwoty, to miasto drugie tyle wyłoży. I o tym mówi budżet zeszłoroczny klubu, stąd też tutaj 165 tysięcy ze strony miasta zabezpieczone. No cóż, to, to jest jakby także element pewnej, pewnej całej filozofii budowania sportu. Ja tylko wspomnę, że 12 lat temu podjęliśmy decyzję, że, że, że będziemy ogłaszali konkursy na nieodpłatne uczęszczanie dzieci i młodzieży w zajęciach sportowych. Na to dedykujemy 770 tysięcy bodajże w, tym, w tegorocznym budżecie. Rok, rok do roku ta kwota się zwiększa, rok do roku staramy się jakby udoskonalać ten program. Nowością... W programie samorządowym będzie również mowa o przebudowie ulic Wilczkowskiej i żeglarskiej oraz nowych ustaleniach z firmą Eurowia w związku z objazdem na Bugno. Galeria Sztuki Zamek zaprasza na uroczyste otwarcie wystawy malarstwa kolekcji Andrzeja Michalaka, Szkoła Sopocka. Prace około 30 znakomitych artystów można będzie oglądać dzięki sopockiemu kolekcjonerowi pochodzącemu ze Szczęcinka Andrzejowi Michalakowi. Wernisarz 9 lutego w piątek o godzinie 18 w Galerii Sztuki Zamek. Karnawał z muzyką filmową to tytuł koncertu, który przygotowała Szczecinecka Szkoła Muzyczna w ramach Małej Filharmonii Szczecineckiej. Koncert w piątek o 18 w sali Kina Wolność. I tą informacją kończymy dzisiejsze aktualności po reklamach. Zapraszam Państwa do służb mundurowych w naszym mieście.